Witam serdecznie po dość długiej przerwie. Może niektórych to cieszy, może nie. No, nie było chwileczkę naszego nagrania żadnego. Także trzeba tutaj nadrobić troszeczkę zaległości. Co tutaj się działo? A więc ostatnio, z tego co pamiętam, nagrywałem tłumacząc sytuację z tą tabelą naszą, która niestety nadal nie została poprawiona w oficjalnych tutaj na stronie 90 minut i na stronie podokręgu. Jest to dalej chyba robione tak jak było, więc jako że zostały już tylko 3 kolejki tak naprawdę do końca, to pasuje podjąć już jakieś bardziej zdecydowane kroki. Co prawda na ulicę Solskiego w Krakowie nie mam stąd daleko, ale wolałbym uniknąć wizyty w siedzibie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, więc mam nadzieję, że podokręg w Brzesku to sobie sam naprawi w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o nasze mecze od tamtego czasu, graliśmy w kolejce numer... Już w kolejce numer 16 graliśmy właśnie z Orłem Stróże. Wygraliśmy 8-1. Był skrót z tego meczu. No. Także można sobie zobaczyć na naszej stronie, na naszym kanale na YouTubie. Tu już może przechodząc dalej, bo szkoda czasu. Fajnie się wtedy udało wygrać. Wiadomo, no byliśmy wtedy faworytem, więc jakby, ale tak wysoko zwyciężyć nam się dawno nie udawało, więc fajnie. Później wyjazd do Lewniowej, tam byliśmy, nie było jakichś materiałów z tego, bo musiałem pełnić troszeczkę inną rolę. Nie było trenera Marcina Urbasia. Wiadomo, teraz jest taki czas komunijno i tak dalej, imprezy wszystkie, uroczystości wszystkie i tak dalej, że musiałem troszeczkę trenera tam zastąpić, ale wygraliśmy 2-0 z taką nawet przygodą, bo ciekawą, bo jechaliśmy właśnie do Lewniowej, zepsuł się nam autobus tak 3,5 km przed stadionem, ale na szczęście dwóch zawodników jechało samochodami na ten sam mecz, więc zabraliśmy się, także nie było, w ogóle się nie spóźniliśmy, także mieliśmy i tak dużo czasu później, więc takie przygody się zdarzają też. No i teraz później była pauza 18-19 maja i teraz kolejka numer 19. Wyruszyliśmy do Szczurowej w niedzielę, przedwczoraj, tak? No i niestety tutaj nie było zbyt wielu powodów do radości. No, nagrywam to dopiero dzisiaj we wtorek jest. Wtorek dzisiaj jest, natomiast no nie skończyło się to zbyt przyjemnie dla nas, bo przegraliśmy 2-1. Niestety ze Szczurową mamy, z drużyną Orlik Szczurowa mamy niezbyt przyjemne takie doświadczenia, bo chyba na... To był nasz 6. mecz w tym trzecim naszym sezonie po reaktywacji naszej drużyny. Chyba wygraliśmy tylko raz. Tak? Wiem, że w pierwszym sezonie był remis. Były chyba 2 remisy. W drugim sezonie raz przegraliśmy, później wygraliśmy. I teraz na jesieni był remis i teraz znowu przegraliśmy na wyjeździe. Na wyjeździe właśnie 2 razy przegraliśmy i raz zremisowaliśmy, więc nie udało się nam tam wygrać. No to jest dość ciężki teren w Szczurowej, wiele drużyn gubi punkty. No więc w Szczurowej ciężki teren, niestety boleśnie się o tym przekonaliśmy w niedzielę. No cóż, nie zagraliśmy dobrego spotkania. W ogóle początek to katastrofa. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. No! Znaczy może ja tak, wróćmy się jeszcze tak przed tym meczem, nie? Bo zostały przed tym, co było w niedzielę.
bo było takie nastawienie. Mamy szczurową, później mamy mamy szczurową, później mamy u siebie jastrząb łoniowa, później jedziemy do Jadownik, a później mamy zakończenie sezonu z Sokół, dwa Maszkienice i Skrałęki. Więc mieliśmy taką sytuację, że jeżeli te cztery mecze wygrywamy, to mamy szansę praktycznie pewne trzecie miejsce, jeżeli mamy komplet punktów, a wiem, że naszą drużynę jest stać na to, żeby te że było stać, jak widać już nie było stać, bo nie wygraliśmy w Szczurowej, ale no była duża szansa, żeby zająć to trzecie miejsce, nadal to szansa jest. Nadal to szansa na pewno jest, już nie liczyłem tego dokładnie, ale taka szansa jest i tak jest duża nadal. Natomiast jeszcze wtedy była szansa, żeby nawet załapać się na miejsce w dwójce, premiowane awansem. Teraz już nie musimy się oszukiwać, nie awansujemy w tym sezonie. Nasza piąta porażka już praktycznie te szanse przekreśla. Nawet jakbyśmy wygrali te cztery mecze, to szansa na awans i tak była minimalna. Ale może to później o tym. Wcześniej unikałem tego tematu awansu i tak dalej, bo nie chciałem tak tworzyć jakiejś presji sztucznej i tak dalej. No teraz już mogę to zupełnie szczerze powiedzieć. Natomiast no, z takim graniem to jeszcze zagrajmy jeden sezon w B-klasie i pokażmy wtedy też jakąś grę, bo jakbyśmy tak zagrali, jak zagraliśmy w Szczurowej, pomijając już aspekty ciężkiego terenu, rywala i tak dalej, no gdybyśmy tak zagrali w wyższej klasie rozgrywkowej, to mogłoby się to zbyt fajnie by się to mogło nie skończyć, ale absolutnie nie atakuję tu nikogo, jestem dumny z mojej drużyny, z naszej drużyny, bo wiele radości, wiele fajnych chwil przeżyliśmy i jeszcze przeżyjemy i zwycięstw i nie tylko, także to nie jest żaden atak, tylko jest to kwintesencja tutaj tabeli, jak to się wszystko układa, więc no chcieliśmy te cztery mecze ostatnie wygrać. Pierwszy z nich się nie udało wygrać, natomiast no teraz w kolejnych trzech meczach mamy szansę oczywiście zwyciężyć i liczę, że tak się stanie. No więc graliśmy z Orlikiem Szczurowa w niedzielę. Niestety początek, zbyt duża panika, jakieś takie wystraszenie, jakbyśmy, nie wiem, grali tutaj z Realem Madryt czy coś. Ja to tak przekoloryzowuję troszeczkę. Oczywiście, nie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce. Głupie straty. No i no, wynikiem tego była już w 9 minucie stracona bramka po takim... No głupio stracona bramka, jak większość bramek, które tracimy w ogóle w tym sezonie. Nie są to jakieś spektakularne akcje rywali, że tutaj jadą z nami, świetna akcja. No trudno się przyczepić tutaj, może delikatnie można by się przyczepić do kogoś, że zawalił ktoś, ale... No tutaj no, głupia bramka, wrzut z autu, gościu tam został trzech zawodników gospodarzy. Na jednego naszego obrońcę zostało, no to już aż się prosiło o stratę tej pierwszej bramki, tak się stało. A później ta gra jakoś nie wyglądała super. Dalej to było takie, był dużo chaosu. No ale w 37 minucie udało się nam zdobyć bramkę na 3 do, nie na 3, przepraszam, bo ja tu patrzę na wyniki, na 1 do 1. Jakub Wolnik, jego takie firmowe uderzenie z dystansu. Wcześniej taka przewrotka, nie była to asysta, bo tam jeszcze zawodnik Szczurowej dotknął chyba piłkę, ale taka przewrotka Michała Gurgula, więc tak to efektownie dość wyglądało. No i tak było już do przerwy 1-1. Druga połowa już lepsza w naszym wykonaniu, natomiast no, ten mecz był taki na remis, no i my mieliśmy sytuację, żeby to wygrać.
Szczurowa też tam mogła parę razy, no może nie parę, no mogli też tam strzelić wcześniej na to 2-1. No ale my mieliśmy wcześniej taką stuprocentową sytuację sam na sam w 80 gdzieś minucie, gdzie już widzieliśmy tą piłkę w siatce. No ale go puść. Rany włos. No niestety nie wpadła, no ale jak się nie strzela bramki, no to trzeba się liczyć z tym, że można bramkę stracić. W tym przypadku na 2-1. 85 minuta, niestety rzut karny. Bramka na 2-1, a rzut karny po tym, jak no tam zawodnik niestety wychodził już praktycznie chyba, no tak sam na sam, że nie tak na środek bramki szedł, ale tak jak zderzył się już później z trenerem naszym grającym Marcinem Urbasiem, to w sumie już byłem przekonany, że to jest rzut karny i tylko jeszcze tak miałem, liczyłem, że może to nie będzie zagwizdane czy coś, ale no ale rzut karny, no takie już jest historia. Bramka. No i 2-1. Zakończyło się to spotkanie. No nie jest to szczęśliwe nasze, nie jakoś ta gra w Szczurowej nam się nie układa. Przegraliśmy 2-1, no mówię, chociaż jeden punkt to byłby takim, no to też by nas to jakoś nie zadowoliło bardzo, ale no trudno, no tak jest, taka jest piłka nożna, że jak się nie strzela bramek, no to się, to trudno jest wygrać mecz, tak? No i cóż, to może tyle w tym temacie. No, no było smutno w niedzielę niestety, bo głupio no, tak przegrać ten mecz. Bo takie miałem przekonanie zaraz jak się ten mecz kończył, że no, nie powinniśmy tego przegrać. Przynajmniej nie w takim stylu, tak? Ale trudno. Patrzmy teraz to przed nami. Też może wróćmy do kadry, jaką tutaj dysponowaliśmy. Nie było Waltera Padło z przyczyn zdrowotnych, nie mógł zagrać, a więc taki no filar środka pola naszego. Natomiast grał pierwszy raz w tym sezonie, w tej rundzie Rafał Mleczko, tak? Nasz nowo pozyskany zawodnik, który teraz no, z przyczyn zawodowych rzadko ma okazję występować na boisku. Natomiast no, widać było, że umiejętności między innymi z gry w Tarnowi Tarnów są wysokie, więc umiejętności techniczne, szczególnie tego zawodnika, bardzo nam się bardzo się przydały w tym meczu i też się przydadzą, mam nadzieję, w kolejnych spotkaniach. Kolejny nasz mecz w sobotę. W sobotę u nas o godzinie 16 jest Jastrzębiem Łuniowa i okazja do rewanżu za to, co się wydarzyło na jesieni. I no, z moich informacji będziemy dysponować dość szeroką kadrą na to spotkanie, więc liczę na dobry wynik. Już tutaj zostawiam, kogo tutaj nie było w Szczurowej i tak dalej, bo to już nie ma sensu tak rozczęsywać, no mecz przegrany niestety, piłka nożna taka jest. Nie chce mi się już o tym dłużej mówić, dziękuję zawodnikom, bo no starali się jak mogli i za to im dziękujemy. Bo ja tutaj nikogo nie będę grillował i tak atakował, że ktoś coś zepsuł, a kogoś tam bardzo no, raczej chwalę albo wszystkich, albo nie mówię zbyt wiele, bo tutaj nikt nie gra za pieniądze. Wszyscy są, robią to z pasji i tylko na takim szczeblu, tylko w czymś takim cieszę się, że mogę w czymś takim uczestniczyć. Zamykając jeszcze temat tego ostatniego meczu, mam nadzieję, że ukaże się taki jeszcze materiał ciekawszy pewnie od tego, co ja tu gadam, ze Szczurowej, takie troszeczkę kulisy może meczu, jeszcze takiego czegoś nie było i może kogoś to też zaciekawi. Natomiast co przed nami? Czeka nas mecz w sobotę, Jastrząb Łuniowa, godzina 16, zapraszam kibiców. Wiadomo, mecze. Też tak zmieniłem swoje nastawienie, bo wcześniej byłem nastawiony tak, że grajmy mecze tylko w niedzielę, w sobotę nie może być meczów. Teraz
zmieniłem troszeczkę swoje podejście. Rzeczywiście te mecze chyba w sobotę są lepsze. Przeważnie w sobotę dysponujemy lepszą kadrą, więcej zawodników może być na meczu. Znaczy, no mów mi jasno, no mecze w niedzielę są lepsze dla kibiców, nie? No bo wiesz, tam idziesz sobie do kościoła, później po południu masz na przykład czas, to się tam, wiesz, idziesz, jesteś na spacerku, akurat przejdziesz obok pięknego obiektu Pogoni, możesz sobie zobaczyć, jak tutaj sportowcy występują fantastycznie i to jest, no wiadomo, więcej wtedy ludzi ma okazję zobaczyć taki mecz. Natomiast no wszystkie inne względy i dla tych, co... No, a drugi powód, dla którego lepiej, żeby mecz był w niedzielę, no to jak na przykład zawodnik, czy tam ktoś niezawodnik ma coś na przykład do jeszcze załatwienia w sobotę, czy czasami jakaś praca, czy coś, nie tylko zawodowa, tylko gdzieś tam w domu, czy coś, no to czasami ten mecz w sobotę troszeczkę przeszkadza. Natomiast, no mówię, pozostałe względy, czyli kadrowe i takie, że już później zawodnik ma w niedzielę wolne, no to skłaniają do tego, że lepiej, żeby mecze były w sobotę. No ale to już jest temat, no, już nieważny, bo zostały nam tylko dwa domowe mecze, jeden wyjazdowy i dwa mecze z tych domowych będą właśnie w sobotę. A więc najbliższy o godzinie 16, 1 czerwca, Dzień Dziecka. Zapraszamy. No i liczymy na zwycięstwo i odegranie się za ten mecz na jesieni, kiedy... Tam była też taka sytuacja, że to też było jakieś tam wesele wtedy. Dwóch zawodników, z tego co pamiętam, Gabriel Morris, Walter Padło. Wtedy taki, no. Kluczowi nasi zawodnicy, nie było ich wtedy i w ogóle tam jeszcze w ogóle, i Jakuba Wolnika nie było i Marcina Urbasia też wtedy chyba nie było. W ogóle pojechaliśmy chyba tak pięciu takich optymalnych zawodników, którzy normalnie grali, a reszta to niektórych, mówię, i kontuzjowani musieli grać i tak przegraliśmy tylko 2-0 i też te bramki były tak dość kontrowersyjnych okolicznościach padały, ale to zasłużenie przegraliśmy, ja nie mówię, że nie, natomiast no, byłem też wtedy troszeczkę poirytowany, bo wiedziałem, że gdybyśmy chociaż mieli chyba z dwóch zawodników z pewnych, ma nawet jeden zawodnik pewien, którego, no nie będę mówił kto, ale gdyby on był, to pewnie byśmy ten mecz wygrali albo i by nasza sytuacja, znaczy teraz to już nie ma większego znaczenia i by było fajnie, natomiast no, teraz świetna okazja, żeby się odegrać, na naszym boisku gramy, w tym sezonie przegraliśmy tylko jeden mecz, z tego co pamiętam, więc już nie będę tutaj mówił o rywalach, skupimy się na sobie, więc liczę na dobry mecz i zwycięstwo. Także to by było na tyle. Dziękuję bardzo i żegnam się jeszcze raz bramką na 2-1 w naszym ostatnim meczu. Myślę, że bramka ładnej urody, także warto to zobaczyć. Długi materiał. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam.